Dzień dobry, dobry, dobry. Zaraz prosto po pracy przyleciałem i już wam nagrywam. Co prawda jestem nieprzygotowany do nagrania tak jakbym chciał, bo chciałem nagrać już teraz, a przygotuję się potem i nagram kolejne nagranie na ten temat. Nie, bo na razie chcę swoje przemyślenia mówić, o czym mówimy w ogóle, cicho, cicho. Właśnie ktoś mi napisał dzisiaj w komentarzach, że uwielbia moje chaotyczne wypowiedzi. Przepraszam za chaos w moim mózgu ostatnio, ale chyba energia ziemi mi się dostroiła do umysłu i po prostu umysł szaleje. No. Albo inne rzeczy. Brak używek. Może tak być. Mózg się rozpędził i teraz po prostu chaos mam. Nie, naprawdę mam chaos w głowie, w sensie takim, że 100 tysięcy myśli na minutę. Ale chciałem podzielić się moimi refleksjami na temat tych wypadków ciągle narastającego, tej afery z bijatykami pomiędzy kibicami angielskimi a rosyjskimi. Moje stanowisko nadal będzie brzmiało następująco. Nie wierzę w wersję, która w tej chwili panuje. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. A powiem wam dlaczego. Jeżeli oczywiście będą twarde dowody, to zmienię zdanie. Ja często zmieniam zdanie pod wpływem twardych dowodów, tak? Ale dopóki nie ma twardych dowodów, to pozostaje twarda logika. Twarda logika mówi mi jedną rzecz. Ja o ten konflikt przypadkiem zupełnie obserwuję od samego początku. I dlaczego nie wierzę w oficjalną wersję teraz, że to Rosjanie są agresorami? Ponieważ pierwsze doniesienia, jakie były, a pierwsze doniesienia są zazwyczaj bardzo spontaniczne, tak? Potem w przeciągu, w przypadku każdego wypadku. Na World Trade Center było to widać perfekcyjnie. Pierwsze spontaniczne relacje były prawdziwe, jak najbardziej zbliżone do prawdy. Natomiast już kilka dni później już zaczęły być, że tak powiem, publikowane oficjalne wersje, oficjalne stanowiska. I teraz jest dokładnie to samo, w każdej typu sytuacji jest dokładnie tak samo, tak? Najpierw jest spontan, a potem się kreuje rzeczywistość. Spontan był taki, że jak były te burdy się zaczęły w czwartkową noc, to BBC informowała o tym, a za nią polskie portale na wyspach, takie jak na przykład Polemi, czy Londynek, czy Beham, czy Anglia Today. To są portale, które to są polskojęzyczne portale dla Polonii w Wielkiej Brytanii, które w zasadzie w 90% bazują na informacjach brytyjskiej prasy i brytyjskich portali internetowych i mediów. To nie są portale, które przedrukowywują, czy kopiują, czy bazują na informacjach z Polski. Oni bazują na informacjach z Wielkiej Brytanii, bo te nas dotyczą. I jest mało w niej polityki takiej polskiej, jest dużo polityki angielskiej, ale po polsku. Na przykład, mówię o polityce. Ale do czego zmierzam? I te portale za oficjalnymi mediami typu BBC podawały informacje, że brytyjscy kibice pochlali i zaczęli demolować centrum miasta, zaczepiając przypadkowych przechodniów. Ścierali się z grupami kibiców francuskich, którzy się tam pojawiali również. Ścierali się bardzo agresywnie i były filmiki, osobiście widziałem ten film, kurwa, i nikt mi nie powie, że mam schizofrenię czy przewidzenia. Widziałem, film został usunięty z YouTube'a i nie można go znaleźć. Film, na którym trwał 2 minuty z groszem. Linka miałem, no i chuj z tego linka, jak link jest w tej chwili, jest ciemny ekran podawany, że z informacją, że użytkownik usunął ten film. Na filmie było ewidentnie widać tych właśnie brytyjskich kibiców, bo to i po akcencie, po zachowaniu, po wszystkim było widać, jak krzyczeli, jak śpiewali, gdzie jest ISIS, zabijemy ISIS i tak dalej. Latali po ulicach, rzucali butelkami, rzucali krzesłami z kawiarni, rzucali koszami na śmieci, napierdzielali się z policją, napierdzielali się z jakimiś grupami innej młodzieży, francuskiej chyba. Jeszcze wtedy nie było w ogóle mowy o żadnych Rosjanach. Żadnych. Mowa o Rosjanach pojawiła się na drugi dzień. A? I to na początku było tak, że też to było takie, że właśnie grupy pijanych kibiców angielskich, to jeszcze, prawda, prasa mówiła prawdę, grupy pijanych kibiców angielskich starły się z grupami kibiców rosyjskich. No dobrze. A potem to eskalowało, potem było po meczu i znowu były starcia i tak dalej, no ale to już eskalował konflikt i tak dalej. I to, co wam mówiłem wczoraj, przedwczoraj, o tym, jak już w sobotę nagrywałem z telewizji własnej, z telewizora, jak komentatorzy brytyjscy mówili, jakich używali już zwrotów, że brytyjscy, przede wszystkim używali nazwy brytyjscy fani kontra rosyjscy chuligani. To już stały element mowy, takiej mowy był. Rosjan nie nazywało się fanami, nazywało się ich chuliganami, a Anglicy to byli fani. Na filmach zresztą, które nagrywałem z telewizją, było widać, jak się ci fani zachowują.
I to, wiecie, ja ten proces obserwuję, proces zmiany przekazu informacji, który idzie ewidentnie w kierunku, żeby z Rosjan zrobić bandytów, a Anglików zrobić aniołów. I jeszcze wczoraj wieczorem nawet czytałem kopiowane, udostępniane na portalach moich znajomych Anglików wpisy jakichś rzekomych ludzi, którzy tam byli, jakichś Anglików, którzy byli przy tym i wypowiadali się na zasadzie, że w życiu nie widzieli takiego chaosu, w życiu nie widzieli takiej nienawistnej napaści na obywateli brytyjskich, że byłem tam, widziałem, Brytyjczycy byli całkowicie niewinni, byli prowokowani, zaczepiani, bici, nawet starsi ludzie byli okładani deskami przez rozwścieczony rosyjski tłum. Ja nie mam 15 lat i kręconych włosów. Mam jeszcze w miarę rozwiniętą pamięć i relatywnie dobrze współpracujące kule mózgowe między sobą. Gdyby tak było od początku, jak teraz się twierdzi, to od początku by się tak o tym mówiło. A na początku mówiło się o tym, że to Anglicy demolowali pub po pijaku, Anglicy zaczepiali policję, Anglicy zaczepiali ludzi na ulicach. I to mówili brytyjscy komentatorzy, brytyjscy reporterzy. Nagle się wszystko zmieniło. Do góry nogami. Anglicy są święci, nie zrobili nic, są ofiarami w tym całym konflikcie. Rosjanie są bandytami. Któryś z użytkowników mi napisał, nie wiem, czy mogę wymieniać imienia i nazwiska, więc nie wymienię, ty wiesz, o kim mówię, na Jakubowskim 76, napisał mi, że widział na własne oczy, jak Rosjanie roztargują brytyjską flagę. Ja też widziałem, jak jacyś faceci roztargują brytyjską flagę, ale jaką mamy pewność, że to byli Rosjanie? Bo ani nie słychać głosu, ani paszportów, nic. A skąd wiemy, że nie ma tam prowokatorów po to, żeby wywołać ten konflikt rosyjsko-zachodnioeuropejski tak naprawdę? Przecież Rosjanie są pod embargiem. Rosjanie są kontra całej Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest kontra Rosji. Na takim prostym elemencie, jak emocje związane z igrzyskami futbolowymi, i fanami, i zwróćcie uwagę na to, że zrobić z tych fanów bandytów i najeźdźców. Puściliśmy ich do Europy na głupie mistrzostwa na 2 tygodnie i zobaczcie, co robią. To jest budowanie propagandy nienawiści. A wielu z nas już dobrze się zorientowało, tak? Że Zachód się szykuje do wojny z Rosją. Może nie takiej konwencjonalnej, ale generalnie do takiego ostatecznego starcia, żeby Rosję stłamsić. Bo co? Bo Rosja w opozycji do całego Zachodu, który jest zarówno Ameryką, jak i Unią Europejską, jak i, no wiecie, ten cały silny Zachód. Taka jedna Rosja, niby bidna, nie? A się umie pięknie przeciwstawić. Czy to, ja uważam, że to jest wszystko element gry politycznej. To jest nastawione na to, żeby budować teraz propagandowo w umysłach Europejczyków obraz Rosjanina jako bandyty i zwyrodnialca. Co teraz twierdzą, że policja francuska dysponuje danymi, że 150 pseudokibiców i chuliganów karanych wcześniej przyjechało do Marsylii celowo wywoływać zamieszki. Skoro mieli takie informacje, to dlaczego ich wpuścili na te igrzyska? A jeżeli ich wpuścili, nie mając ich tych informacji, to skąd mają je teraz? Co? Służba Federalna Związku, znaczy nie Związku, Służba Federalna Republiki Radzieckiej im przekazała? A sama wypuściłaby w takim... Rosjanie mają bardzo dobry aparat kontroli. Nie sądzę, żeby wypuścili, chyba że celowo, ale wątpię, żeby się bawili w takie gówno. Żeby wypuścić kilku gówniarzy do rozrabiania w Marsylii po to, żeby sobie imidż w świecie psuć. Rosjanie to jest inna liga, jeśli chodzi o psychomanipulację i kontrolę. Inna liga niż Zachód. Inna. Oni są zbyt sprytni. Co widać dokładnie na przykładach wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół Ukrainy. Rosjanie są zbyt sprytni. Pamiętajcie o tym, że to Rosjanie zbudowali fantastyczny aparat kontroli i przymusu w czasie okresu sowieckiego. O wiele lepszy niż ówcześnie panujący teraz w Unii Europejskiej. I oni mają naprawdę, naprawdę ogromne doświadczenie w tym, jak kontrolować masy, jak kontrolować umysły. A propagandę mają w małym palcu. Dlaczego ciągle ani Rosja oficjalnie, ani żadni Rosjanie się nie wypowiedzieli na ten temat? Ani nie posypali głowy popiołem, że B, ani nie zaczęli protestować, że to kłamstwo. Jest cisza. Bo oni czekają na rozwój wypadków. Oni nie zajmują stanowiska w ogóle.
A to jest najgorsze, co mogło się wydarzyć w propagandzie Unii Europejskiej, że Rosjanie nie zajmują stanowiska. Przynajmniej ja nie wiem. Powiem tak, do wczoraj nic takiego nie widziałem. Dzisiaj w pracy na lunchu sobie pogrzebałem w moim słabym telefonie internet i nie znalazłem żadnych informacji poza tymi, które mówią ciągle, że to Anglicy są ofiarami. Zajmę się po tym filmie takim dogłębnym przeszukiwaniem internetu. Może coś znajdę. Może w tej chwili już jestem na stanowisku, że mówię nieprawdę, bo o czymś nie wiem. Ale mówię nieprawdę, jeżeli mówię nieprawdę w tej chwili, to po prostu o tym nie wiem. Ale się za chwilę będę chciał dowiedzieć, więc się dowiem i jak się dowiem i się, że tak powiem, dowiem rzeczy nowych, to wam też o tym opowiem. Ale pomyślmy o tym. Element wojny polityczno-propagandowej. Zachód kontra Rosja. Najprościej to wywołać na emocjach wśród ludzi. Teraz chodzi o to, żeby ludzi, prostych ludzi, przekonać do tego, że mają Rosjan nie lubić. Najprościej. Rosjanie spierdolili nam, kurwa, euro. Zjebali koncertowo. A teraz niech jeszcze dojdzie do tego, że faktycznie UEFA zdyskwalifikuje zarówno Rosję, jak i Anglię z dalszych rozgrywek ze względu na rozruby kibiców, to się Anglia teraz propagandowo... Co my nic nie zrobiliśmy i nas też zdyskwalifikowano. Zobaczycie, jaka będzie jazda w mediach. Zobaczycie, jaka będzie jazda w mediach. Aniołki, kurwa. Jak przeczytałem wczoraj hasło, że English football fans were innocent, to miał mnie szlak trafić. Jakie innocent? BBC, kurwa, pokazywało, jacy innocent byli w czwartkową noc, jak demolowali, kurwa, centrum. Pierdolenie, no ale wiecie, i teraz pomalutku się, prawda, buduje. Wiele osób nie widziało początków, więc nie wie, jak jest. A filmików już nie ma na YouTube. Nie ma, poznikały. Relacji też nie ma, poznikały. Ciekawe, nie? Albo ja mam po prostu schizofrenię, albo z widelą mi się to śniło. Może też tak być. Dobra. Ja się zabieram do przegrzebywania internetu w celach wiadomych i uprzednio już, że tak powiem, ogłoszonych. Potem sobie zrobimy postkomentum, bo macie fajne komentarze, a ja lubię wasze komentarze. Tak, bardzo je lubię. No, to tymczasem, nie? To na razie. Miłego oglądania. I...